Witamy na pocztalnią.pl. Dziś porozmawiamy o jednym z najważniejszych aspektów całego dźwigania złomu. Oddychaniu i napinaniu. Zapraszamy. Nie przedłużając. W pierwszej kolejności Brzyd prezentuje sposób oddychania przeciętnego zjadacza chleba. Powietrze wprowadzone jest do klatki piersiowej, powoduje to unoszenie i opadanie żeber w płaszczyźnie wertykalnej. My chcemy uzyskać oddech przeponowy. Powietrze ma wypełnić tłocznię brzuszną, co objawi się ruchem horyzontalnym brzucha do przodu i na boki. Gdy oddech już mamy, czas nauczyć się odpowiednio spinać mięśnie brzucha. W tym miejscu należy zaznaczyć, że bardzo ważną kwestią jest ustawienie neutralne kręgosłupa. Bez tego nie jest możliwe efektywne napięcie całego core. Jeśli ustawiliście już kręgosłup neutralnie, wyobraźcie sobie, że ktoś chce was uderzyć mocno w brzuch. Czujecie, jak się spiął elegancko? I o ten efekt nam chodzi. Za pomocą aluminiowych puszek zaprezentujemy wam analogię, co dzieje się z waszym ciałem pod wpływem bodźca, jakim jest ciężar. Aluminium prezentuje wasze mięśnie brzucha, a ciśnienie wewnątrz puszki to odpowiednik ciśnienia w jamie brzusznej. Wynik manewru walsalwy. Zwróćcie uwagę, jak bardzo różne są ciężary dla poszczególnych sytuacji. Brak wdechu, brak napięcia, kręgosłup nie jest w pozycji neutralnej. Brak wdechu, brak napięcia, kręgosłup ustawiony optymalnie, już nieco lepiej. Odpowiedni wzorzec napinania, kręgosłup ustawiony neutralnie. To jest setup, który pozwoli wam dźwigać dużo kilogramów w bezpieczny sposób. Przyjrzyjmy się jeszcze przysiadowi. Spójrzcie, co się dzieje, gdy brzyd jest rozluźniony i nie nabiera powietrza. Pojawia się przepiękny batwing. Gdy zaczynam go walić kijem i przypominam o oddechu, brzyd nagle siada nienaganną techniką. Tak, batwing może być m.in. spowodowany przez zły lub brak wzorca napinania. Jeszcze takie małe wtrącenie na temat zapinania pasa. Nie róbcie tego na chama, efekt będzie zgoła inny niż zamierzony. Nie ma opcji na spięcie brzucha i pełny przeponowy wdech, kiedy jesteście spięci jak sznycel wiedeński. W zależności od boju, pas ma być zapięty z większym lub mniejszym luzem. I dla analogii, ściśnięta puszka Coli Zero. Teraz omówimy sobie techniki, które pozwolą wam łatwo i przyjemnie nauczyć się oddychać przeponowo. Najpierw mobility, odklejanie przepony. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wbijam brzytwie palce pod żebra. Chwila odklejania przepony to moment, w którym czuć takie charakterystyczne pyknięcie. Różnica w oddychaniu jest kolosalna. Następnie bardzo prosta technika do nauki oddychania przeponowego. Brzytwa, odpowiednio pracując oddechem, stara się przeciwdziałać sile nacisku moich rąk, zarówno od góry, jak i od boków. Kolejna technika jest nieco bardziej zaawansowana, ponieważ zawiera podstawowy wzorzec napinania. Brzyd nabiera powietrza w miejscu, gdzie naciskam, następnie spina brzuch i wypuszcza sycząc powietrze przez zaciśnięte usta. Core jest cały czas napięty. Można dać ręce wzdłuż ciała, by zmusić żebra do obniżenia się, co ułatwi napięcie mięśni brzucha. Ćwiczenie analogiczne do poprzedniego, jednak jest to wersja samodzielna. Kolejne ćwiczenie nie tyle uczy oddychać przeponowo, co raczej trzymać powietrze w jamie brzusznej i spinać mięśnie podczas całego boju. Powietrze wypuszczamy dopiero w pozycji początkowej, to jest kiedy krążek znajdzie się nad głową. Na dziś to wszystko. Mamy nadzieję, że materiał ten okaże się pomocny. Efektywne użycie core to przede wszystkim bezpieczeństwo. Na dalszym planie są ogromne wyniki. Nie zapominajcie o tym. Do następnego razu ze sportowym pozdrowieniem.